Dzień dobry, kochani, witam Was serdecznie, znam mojego blatu. Dużo się tutaj dzieje, więc już Wam opowiadam. Śniadanie sobie już tutaj tak wstępnie naszykowałam, dzisiaj będzie wersja z borówkami. Muszę tylko później dosypać jeszcze cornflakesy, ale to tak myślę, że za godzinę, za półtora sobie zjem. Kawa z nowym kolagenem, wziąłam też wersję waniliową. Muszę powiedzieć, że jest o wiele delikatniejsza w smaku. Myślałam, że będzie trochę mocniejszy zapach, smak właśnie wanilii, więc ten karamelowy jest taki bardziej wyczuwalny, ale ten też jest całkiem ok. Już tutaj niczym nie dosładzałam. I też, już mi trochę ubyło tych herbat, bardzo dobra herbata. Brzoskwiniowo-pomarańczowa, jeszcze tu z jakimś, czy to jest cytrus, baobab, ale naprawdę jest dobra. Smakuje jak taka, nie wiem, powiedziałabym rozwodniona tetli i też jej nie słodziłam niczym, żadne tam słodziki ani niczym takim i naprawdę mi smakuje, także muszę kupić i następną, bo tak dziennie ostatnio, nie wiem, 2-3 te herbaty piłam i bardzo, bardzo mi smakowały. No i tutaj jest dosyć wcześnie rano, bo nawet jeszcze nie jadłam śniadania, nie wypiłam kawy, a już szykuję rzeczy na obiad, ale dzisiaj mam taki dzień jakby pod zegarek, że muszę dużo rzeczy zrobić do konkretnej godziny, więc już stwierdziłam, że naszykuję obiad. I tu już nie wiem, który raz z rzędu robię to samo, ale jestem taka, że się coś uprę, a jest jeszcze to szybkie, smaczne i takie naprawdę zdrowe, to już w ogóle mega mi to pasuje. Więc mam tutaj tak, blok fety i po prostu milion warzyw. Pomidory. Normalnie kupowałam te takie, wiecie, te picolini, te takie malutkie, takie pomidorki, ale stwierdziłam, że tak naprawdę do blendowania też będą ok. To są po prostu trochę większe pomidory, dwie paczki. Główka czosnku, tylko tak od góry jest tutaj jakby przekrojona. Półtora białej cebuli, chciałam wkroić dwie, ale była tak franca ostra, że poddałam się i schowałam tą połówkę. I tutaj mam trzy pokrojone właśnie czerwone papryki. Przyprawione solą, pieprzem i przyprawą do pizzy, bo ta przyprawa do pizzy to naprawdę miała wszystkie takie zioła włoskie, typu tam bazylia, oregano i tak dalej. I to teraz stawiam do piekarnika na 30-35 minut na 180 stopni. Czekam, aż wszystko troszkę tak jakby przestygnie i właśnie będę blendować w misce zwykłym takim ręcznym blenderem i wycisnę wtedy, tak trochę się już przestudzi ten czosnek tak cały na maksa i też mam całą donicę bazylii, więc wszystkie te listki poobrywam i po prostu to zblenduję. Jeśli będzie trochę za gęste, to po prostu doleję trochę wody z gotującego się makaronu. I tutaj tak naprawdę to jest na jakieś, nie wiem, 4 porcje, bo to naprawdę sporo wychodzi. Też można tutaj dorzucić cukinię, pieczarki, cokolwiek, ale ja ten sos sobie kiedyś taki właśnie bardziej czerwony. Dzień dobry, kochani, tak z drugiej strony. I powiem Wam, że dzisiaj się naprawdę dużo, dużo dzieje, ale tak mówię, trzeba się zobaczyć tą kamerę, odezwij się, powiedz właśnie, jak tam Ci dzień leci, bo na tym polega vlogowanie. Więc bardzo produktywnie. Wysłałam już właśnie, co wysłać miałam i stwierdziłam, że jeszcze to, co mam wysłać jutro, postaram się wysłać dzisiaj do końca dnia, żeby mieć właśnie taki wolny piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, ponieważ na sobotę, niedzielę, poniedziałek wybieramy się na wyjazd, taki wyjazd, który to jest miejsce, które zobaczyłam pierwszy raz 4 lata temu, gdzieś tam w internetach. I w grudniu udało mi się zarezerwować właśnie miejsce na październik dopiero, bo właśnie tam jak jest udostępniony kalendarz, to zaraz są miejsca wykoszone, więc jestem ekstremalnie po prostu podekscytowana, taka, że aż się czuję takie nerwy w sobie, aż mi trochę w brzuchu ściska, także dobrze. Dobrze to świadczy o tym, że właśnie ten poziom ekscytacji cały czas się tak samo utrzymuje, jeśli chodzi o ten ten wyjazd i mam bardzo wysokie oczekiwania. Nie będę nagrywała vloga, myślę, że wrzucę coś na Instagrama i na TikToka, może też taką właśnie moją relację, recenzję, jakieś takie zdjęcia, pokażę Wam to miejsce, także chodźcie na Instagrama, chodźcie na TikToka. Ostatnio właśnie ktoś mi dał znać, że Instagram, link do Instagrama nie działa, bo zmieniłam nazwę z Anna Przybylska Beauty na Analiza, ta ławeczka na dole, ta kreska kolorystyczna, także wpiszecie sobie analizę kolorystyczną, to Wam wyskoczy, ale też już link jest zmieniony i pod tym vlogiem też już będzie ten aktualny link, więc zbliża nam się wyjazd. Jutro mam taki dzień organizacyjny, bo tam parę rzeczy zrobić muszę i stwierdziłam też, że to, co miałam zrobić jutro po południu, zrobię po prostu dzisiaj, bo tak naprawdę jutro mam tyle do zrobienia, że wolałabym to zrobić na spokojnie, a nie, że wiecie, jak to mówię, z piórem w tyłku. Więc co właśnie dzisiaj zrobiłam? W międzyczasie miałam taki właśnie telefon, na który czekałam na taką rozmowę, która trwała 40 minut, więc sobie założyłam po prostu słuchawki i w międzyczasie powycierałam kurze, rozładowałam zmywarkę, zapakowałam na nowo. Wyjęłam te wszystkie warzywa z brytwanki, dałam już do
tego do pojemnika i jak będę gotować wodę, to właśnie trochę odleję i zblenduję. Także to czeka, też już całą garść bazylii tam wrzuciłam i przyprawię do smaku, jeśli będzie taka potrzeba, bo już sypałam właśnie warzywa, kiedy były w piekarniku. I za pierwszym razem Wam też pokazywałam, że polewam to z góry octem balsamicznym. Już tego nie robię do piekarnika, tylko leję trochę tego takiego wodnistego, nie tego typu glaze octu balsamicznego do warzyw dopiero przed blendowaniem, ponieważ było trochę jakby takich przypalonych fragmentów z warzyw na tacce, jak wyjęłam z piekarnika, więc do smaku to jest super, ale dopiero przy blendowaniu, a nie do pieczenia. Także tylko myślę o wyjeździe, dzisiaj też wieczorem jeszcze idę do pracy. Ale wszystko będzie fajnie, super, bo to takie stałe klientki, z którymi myślę, że naprawdę mamy dobry kontakt, fajny vibe, fajny flow, więc fajnie będzie też właśnie wieczorem wyjść do pracy, żeby właśnie się z dziewczynami zobaczyć i jutro właśnie tam na paznokcie. I stwierdziłam teraz, że jeszcze naprawdę mam dobry czas, bo jest 12 i trochę przy komputerze jeszcze posiedzę, ale to może właśnie kiedy będę jechała, nie wiem, w autobusie do pracy, to trochę tam ten grafik porobię, wracała trochę porobię i tam poogarniam to w międzyczasie. I posmutam jeszcze łazienkę pod kulą i pomyję podłogi. Pranie wczoraj zrobiłam 3 prania, także to wszystko gdzieś tam schnie. Chyba jeszcze wystawię na pole, żeby trochę przewiało. Mówię na pole, bo jestem ze Śląska. A na Śląsku się wchodzi na pole, nie na dwór. Tak tylko w ramach wyjaśnienia sytuacji. Dajcie znać, czy wy na pole, czy na dwór wychodzicie, jak mówicie. Ale to też właśnie często, jak z kimś się rozmawia, to znaczy jak to mówi, to jakby można... tak wiecie, domyślać się, z jakiej części Polski jest, no ale ja na pole. Także, no mówię, dużo się dzieje, trochę mam do roboty. Sobie jeszcze wymyśliłam rano, bo ja jestem po prostu teraz przesiąknięta TikTokiem. Na Instagramie obserwuję 35 kont. Na YouTubie podcasty kryminalne i parę tam dosłownie osób od czasu do czasu, ale jak już siedzę z telefonem, to siedzę właśnie na TikToku. I widziałam przefajny zestaw taki właśnie jesienny, który stwierdziłam, że super by wyglądał na jedną... powiedzmy na kolację, jak będziemy na wyjeździe, że dziewczyna właśnie miała zwykłą właśnie tam basicową bluzkę, skórzane takie shorty, do tego rajstopy, czarne właśnie takie kropeczki i na to właśnie czy tam blazer, czy właśnie taki sweterek tak od góry zarzucony, no można to na kilka sposobów ubrać i do tego takie buty typu, jak to się mówi, to nie są półbuty, to są te takie... Lofersy? Chyba tak. I mówię, dobra, spróbuję. Ale w Peterborough pewnie tego nie kupię, bo w Peterborough to jest taka modowa dziura. Tutaj naprawdę, jak patrzymy na to, jak chodzą ludzie ubrani, to wszyscy chodzą ubrani pierwotnie tak samo, bo jest parę sklepów, gdzie tylko się wszyscy tutaj ubierają i na są jakieś fajne rzeczy, to w takich rozmiarach typu jak ja, czyli na przykład taka 16, to ciężko jest coś kupić. I mówię, no co, no ASOS. No to znalazłam na ASOSie chyba dwie pary spodni, zamówiłam jedne w jednym rozmiarze, drugie w dwóch rozmiarach, bo nie było więcej do wyboru i takie rajstopy właśnie czarne w takie kropki, więc jak to przyjdzie jutro, bo to jutro ma przyjść, to Wam też pokażę. Mam nadzieję, że będzie to coś fajnego i że ten właśnie taki outfit, który mam w głowie, będzie fajny, bo ogólnie jest październik, a jest po 18-16 stopni, także jest pogoda super modowo, bo naprawdę można się już tak bardziej jesiennie ubrać, ale nie jesteśmy już tacy przegrzani. I też ostatnio patrzyłam na tego linka, co Wam wrzuciłam do tego płaszcza z Arket, który kupiłam na tej przecenie, to chyba tam jeden rozmiar na stronie został, także super, bo naprawdę jest piękny, jest cieniutki, a grzeje po prostu jak kaloryfer. 6 minut tam gadam. Ale co jeszcze muszę zwrócić uwagę, to że właśnie po ostatniej mojej wizycie u Karoliny moja skóra po prostu wygląda przepięknie, po prostu glow, kontur podniesiony dalej, jak mówię, to już mi się tutaj lekko dołeczki robią, także super nice, super cute, ale też sobie już nakładałam pielęgnację, więc myślę, że to fajnie wygląda. Dobra, idę się ogarniać jeszcze te włosy. No nie, przydałoby mi się umyć, to może pierw umyję włosy, później łazienkę. Albo nie, na sam koniec, bo przy sprzątaniu się pewnie trochę spocę. Czy słuchaj, szampon? Ciężkie decyzje. Ciężkie decyzje z tym będzie włosów. Dzień dobry, kochani, dzień następny. Muszę ekstremalnie blisko stać przy aparacie. Jak stoję tak normalnie, to jest mega rozmazany. Czy nie, że rozmazany jest obraz, tylko mam wrażenie, że jest pikseloza. Musiałam na maksa rozjaśnić, bo jest tak szaro-buro i ponuro. Przez co automatycznie ten obraz wygląda, jak wygląda. Ale dzisiaj super dzień, ponieważ dzisiaj już od rana właśnie ogarnięta, wymalowana, wyszykowana. Zaraz Wam pokażę co i jak. Jadę na paznokcie w końcu. Rano wstałam też wcześniej, już wysłałam analizę, którą właśnie chciałam wysłać, także jestem zadowolona. Praca zrobiona.
i kilka dni właśnie spokoju. I podejdę do second handu, bo chyba wam wspominałam lub nie, wspominałam wam, że ostatnio jak byłam, to było bardzo dużo fajnych rzeczy i był też taki płaszcz, kurtka taka ala skórzana i cały czas mam ją w głowie, więc stwierdziłam, że jak pójdę i się nabędzie, to ją po prostu wezmę, bo widocznie na mnie czekała, jak nie, to trudno, nie można mieć wszystkiego. I jeszcze na pewno chcę podejść do Starbucksa, bo złapię kawę przed paznokciami, także dla mnie i dla Ani wezmę po kaweczce i chciałabym jeszcze wejść do Mark & Spencer, żeby kupić Andrzejowi jakiś taki fajny sweterek czy coś takiego, bo ogólnie on niby też ma dużo ciuchów, ale przychodzi co do czego, że na przykład chciałabym, żeby był trochę taki bardziej smart, to niekoniecznie ma takie ubrania, a jednak w Marku takie rzeczy można znaleźć i oni też są bardzo często właśnie nawet na tych, czy to damskich, czy na tych męskich kolekcjach mają tę serię chyba właśnie Wool i myślę, że ona jest na pewno tańsza, tak patrząc, niż na Arket czy na Kosa, tak? Jak nie ma promocji, także wejdę i zobaczę, mam nadzieję, że coś mu tam złapię, że coś mu kupię. I właśnie co dzisiaj dobrana? To jest bluzka z H&M-u, taka zwykła właśnie w paseczki. Biżuterię też sobie dzisiaj tutaj założyłam, te takie pofalowane kolczyki są chyba z Daisy, tak mi się wydaje, a te z Misomy. Maciuszka nie zakładam, bo do mnie na torebkę jak rozwody, co już wam mówiłam, że mnie wtedy to denerwuje, bo się boję, że gdzieś tutaj sobie wszystko pozaciągam. I mam bardzo, jeśli nie widzieliście ostatniego hola, to zobaczcie, bo tam naprawdę bardzo kilka fajnych rzeczy z Arket. Między innymi szalik, który wam dwa razy wrzucam na Instagrama, na story, że zobaczcie, jaki zajebisty, świetny szalik. 100% wool i po prostu jest petarda, także mówię, szkoda, że się nie ma pogoda na ten szalik, ale pewnie jeszcze ta pogoda nadejdzie, więc cieszę się tym, co jest na razie. I też bym chciała sobie w Marku zobaczyć na nowe spodnie, bo te, które mam, to są te chyba boyfriendy czy mam jeans, to one są fajne, ale jednak trochę tutaj już gdzieś tam trochę wiszą, więc no pasek ten od Andrzeja co zawsze, te Nike co zeszłym roku chyba kupiłam, czy w tym, nawet nie pamiętam, i zastanawiałam się, czekajcie, muszę jedną rzecz zobaczyć, czy to już pan kurier by mi przyjechał, bo coś mi tutaj staje pod domem. Nie. Nieoblepione wany to raczej nie kurier. Zastanawiałam się właśnie nad dwiema rzeczami, co by sobie założyć. Czy właśnie tą narzutkę, to już nie wiem ile lat mam, w Zarze to kupiłam, to była niby koszula XS-ka i to był taki mega oversize. S-ka czy XS-ka? S-ka. I ja to noszę właśnie jako taki blazer narzutkę. I mam też właśnie tą granatową marynarkę z second handu, co wam kiedyś pokazałam, że to też był łup życia, bo kosztowała 10% ceny oryginalnej. I tak właśnie myślę, że założę sobie właśnie tą marynarkę. I tam już też torebkę sobie naszykowałam właśnie chylak. Okularów dzisiaj nie trzeba zakładać, bo słońca to dzisiaj raczej nie zobaczymy. O, znowu ten. Ostatnio tak dużo, no jakieś tam wróble i tak dalej, ale gile. Pełno właśnie tych ptaków z rudymi brzuszkami tutaj mi przylatuje. Bardzo fajnie wygląda, kończąc zdanie, jeszcze kończąc myśl, połączenie na przykład takiej pepitki z paskami. To są właśnie klaszprinty. I klaszprint to może być połączenie takich wzorów jakby z jednej rodziny, czyli powiedzmy paski z paskami w różnym jakby wymiarze, ale też nawet mogą być, nie wiem, kwiatki z kratką, kwiatki z kropkami, cokolwiek. I czasem im bardziej takie popieprzone to fajnie wygląda, ale oczywiście nie każdy się w tym dobrze czuje. Ja tak swego czasu często nosiłam właśnie, że paski i kratka, czy paski i ta pepitka, ale stwierdzam, że dzisiaj jednak tak bardziej na trochę na sportowo, trochę na elegancko, ale w tym też jest mi cieplej, bo to ma lepszą podszewkę. I na ustach mam też tą konturówkę, wam powiem, z Rare Beauty. Czekajcie, o, to jest... O, to jest ta właśnie. I też mają pomadkę do zestawu. I też właśnie o tej pomadce nawet myślałam, żeby sobie kupić, ale to pewnie skończę konturówkę. Dobra, także... Też teraz mi tak łyso bez tego żadnego łańcuszka. No ale ta torebka to mi będzie tak latać, więc bardzo prosto, bardzo elegancko, bardzo fajnie. Jak się zrobi cieplej, to zawsze można rękawki podwinąć. Także ja lecę na pazury.
nowe, piękne. Czekajcie, fokus. To jest odcień 357 ze Słowianki. To jest odcień, który Ania sama zaprojektowała. Także przepiękny, mega jesienny i bardzo taki neutralny. Myślę, że naprawdę na wielu osobach będzie ładnie wyglądał. Także mega mi się podoba, bo właśnie mam dosyć podobne właśnie stopy. Ale... Ale była paczka w międzyczasie, także jeszcze jedna rzecz do filmiku z zakupami. Zaraz otworzę, zobaczę, czy coś tam się właśnie będzie nadawało. Ale mam markę Spencer i zobaczcie, co kupiłam. Czy potrzebowała? Nie. Czy do mnie krzyczało kup? Tak. Czy kupiłam? Jak widać. Także Percy Peak 750, kosmetyczka, w środku wyłożona taką, jak mówię, parasolką. Idealna, myślę, że będzie na wyjazd. Co z tego, wiecie, że tu kosmetyczka Louis, jak Percy jest teraz na fali. Także tutaj jest taki materiał, więc za coś tutaj się, wiecie, ubrudzi, upaprze, to będzie problem. No ale po prostu krzyczała do mnie, weź mnie, no mówię, dobrze, biorę. Także nie mogę się doczekać, aż się tę kosmetyczkę spakuję. I udało mi się właśnie kupić dwie fajne rzeczy dla Andrzeja, już wam pokażę jakie. Bo wspominałam wam, że... właśnie mają bardzo fajne i takich, myślę, rozsądnych cenach rzeczy, bo tutaj na przykład jest ta kolekcja Pure Cotton i to jest bardzo miękkie, bardzo, bardzo przyjemne, które jest bardziej właśnie takiej chłodnej bazie, nie po prostu myślę, że dla takiego oczka, dla lata, tak? Mój Andrzej jest harmonijny lato, więc myślę, że dla niego fajny, ale dla mnie ten kolor też by był odpowiedni. Zobaczcie, od razu jak ładnie buzia wygląda. Także wziąłam tutaj Elkę, no i mam nadzieję, że będzie w niej dobrze wyglądał, bo właśnie tam miałam problem, jaki rozmiar mu zabrać. Wszystko kupione. 22,50. Myślę, że cena jest całkiem, spoko. Tak, żebyście potrzebowały. Nie wiem, czy to dla siebie właśnie taki sweterek kupić, czy dla waszych panów, to proszę bardzo, tu jest ten numer referencyjny, więc myślę, bardzo ładny, bardzo elegancki, jakościowo też sztos. O, czekajcie, bo mi tutaj spadł. Może na bok. I wziąłam jeszcze jeden sweterek w dwóch rozmiarach, bo tak właśnie zobaczyłam tą Elkę i mówię, kurde, nie jestem pewna, czy będzie dobra. I tu mam taki odcień złamanej bieli, takiego mleka owsianego. Wziąłam Elkę i XL-kę. I tutaj mamy tą serię Extra Fine Lamps Wool. I tutaj 39,50. Regular fit, także nic nie jest tutaj, wiecie, jakieś dopasowane. Kiedyś próbowałam coś kupić takiego właśnie wool, ale mówi, że go gryzie. Mam nadzieję, że to go gryźć nie będzie. Czekajcie, czy tutaj... O, widać, teraz myślę, ten numer referencyjny. Także... kolor jest, o Jezu, czekajcie, o teraz, kolor jest bardzo ładny, właśnie mówię, taka złamana biel a la mleko owsiane, bardzo, bardzo ładny odcień, także mówię, ta Elka jest taka, czekajcie, Elka, a tutaj XL-ka, a właśnie pani przy kasie mówi dwa te same, mówię, tak, tylko różne rozmiary, bo nie jestem pewna, w który wejdzie, jaka jest różnica pomiędzy nimi, no ta XL-ka, na pewno widzę też, że jest dłuższa, no i trochę szersze, no wiadomo. Chociaż nie wiem, czy teraz patrzę na tą XL-kę, czy ona nie będzie faktycznie za duża, ale jakoś tak w sklepie, wiecie, na szybko. Chciałam sobie na spodnie popatrzeć, ale już nie miałam czasu. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy przymierzy. Jeden sobie pewnie zostawi. Także też jak dla niego kupuję rzeczy, to takie bardziej neutralne, uniwersalne, klasyczne. I też patrzę na metki, na składy, bo też już było kilka takich fajnych sweterków, czy jakichś takich bluz, czegoś takiego na tą porę roku, ale na przykład patrzę na skład i też tam poliester jest, czy jakiś taki właśnie akryl, czy jakiś tam, no po prostu skład taki nie za bardzo. Sama bym w tym chodziła. Bardzo ładny. Ale, no mówię, ja już po prostu patrzę na metki, także tutaj jeden z nich oddam. Też wychodząc z domu, tak mówię, o szkoda, że okularów nie mogę ci założyć, a jak akurat szłam na autobus, to zaczęło padać, także kupiłam jeszcze w Marks & Spencer parasolkę, a na szczęście nie była mi potrzebna i tutaj czekał na mnie ten płaszcz skórzany, już wam go pokażę. Właśnie mówiłam do tej dziewczyny, że myślałam o nim i po prostu musiałam się cofnąć. Czy to jest jakaś marka? Tutaj jest po prostu For Women. Taka informacja. Tutaj to samo. Rozmiar
18, skóra, rozmiar 18, to pisze size 44. W każdym razie już Wam ją pokażę. W ramionach super idealna, wygodna i tak dalej. Nie dotknę się w niej, tak tutaj, czy inaczej, dotknę bym się do pieła, ale już byłaby taka, wiecie, rozchodząca się na cyckach i na brzuchu, ale kiedy ją mam tak normalnie, na luźno, patrzcie, to sobie właśnie taki kurtko, płaszczo kurtka, tak? Coś takiego. Bardzo mi się podoba. Myślę, czy by nie kupić właśnie guzików jakichś, czy by nie mieć guzików na jakieś takie bardziej fikuśne, no ale tak ogólnie to myślę, że naprawdę wygląda zacnie. Nie wiem, dajcie znać. Mówię, czekała na mnie, także ją kupiłam i jestem właśnie mega, mega zadowolona z tego zakupu i też się cieszę, że właśnie na mnie czekała. No mówię, takiej 100% skórzanej kurtki to nie mam. Tutaj jakaś nitka, widzę, muszę tylko podciąć. W każdym razie co chciałam załatwić, to załatwiłam. Kupiłam sobie jeszcze ziemniaczki, bo chcę właśnie robić na obiad kalafiora z ziemniakami, z jajkiem sadzonym i do tego jeszcze może taką posypkę z zielonej cebulki, bo mam właśnie na to mega ochotę. Także ogarniam, co ogarnąć muszę. Otwieram paczkę. Nagrywam jeszcze filmik z zakupami, które widzieliście już tutaj przed tym vlogiem. Korzystam z tego, że mam jeszcze wolną godzinę. Także mam nadzieję, że Wam się miło oglądało. Jak tak, to koniecznie dajcie kciuka do góry i widzimy się za niedługo w kolejnym filmiku, ale chodźcie na Instagrama, na TikToka, bo mam nadzieję, że jak już oglądacie ten film, to jestem już po wyjeździe i powrzucałam tam jakieś fajne materiały. Także buziaki, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.